Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Kaszubskiego Jeziora. Dopiero co wstałem z namiotu, słuchajcie, i ogarnąłem się, zjadłem śniadanie. No i dzisiaj mam cel złowić 10 kg płoci, bo właśnie wędki już szykuję, znaczy jedną wędkę, bo ogólnie dowiedziałem się coś więcej o tym jeziorze, a mianowicie o jego rybostanie. Dowiedziałem się, że jest bardzo rybnym jeziorem, to jezioro, i dowiedziałem się, że też nie jest tak rybnym. To znaczy, jest to jezioro, które naprawdę jest bardzo rybne, ale nie posiada wielu gatunków ryb. Tutaj nie ma sandaczy, nie ma leszczy, mało bardzo linów jest, ale i też sumów oczywiście nie ma, jak na takie warmińsko-mazurskie, kaszubskie klimaty. No nie ma tych gatunków, ale są naprawdę pokaźne ilości płoci, szczupaków, okoni. Płocie widzieliście na ostatnim odcinku. Dzisiaj jeszcze też je pomęczymy, bo mam cel zrobić fajny wynik, złowić naprawdę 10 kg płoci, pobić swój rekord na fiderka, bo jest tych płoci od groma. Mam dzisiaj pinki, czerwone robaki, mam też kukurydzę, która się sprawowała ostatnio bardzo dobrze, i zaczynamy dzisiaj łowienie fiderkiem. Jedna wędka, dlatego że ostatnio po prostu nie miałem siły na dwie wędki, bo cały czas na jednej i na drugiej były brania. Tak czy siak. Byłem też trochę na tym jeziorze bez kamery parę dni, wybaczcie, ale chciałem sam połowić, wyłowić się tych poteczek. Jakieś tam wyniki były. Nie było to bardzo dużo płoci. To były takie raczej jeszcze treningi przed tym oficjalnym starciem, przed tą próbą pobicia rekordu złowienia 10 kg płoci. To jest właśnie mój cel. Już się nie będę powtarzał, chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że potem byłem jeszcze wieczorem na tym jeziorze z lekkim spinningiem. To trafiłem fajnego szczupaka, takiego 48 cm, jak na sprzęt ogoniowy to fajnie pochodził. Swoją drogą nie wiedział, że jest na haku, słuchajcie, dopiero się kapnął, jak mnie zobaczył, i wyrwało mi prawie wędkę z ręki. Są tu drapieżniki, na pewno na drapieżniki będziemy polować, a jeszcze z tych ciekawych gatunków to są, słuchajcie, węgorze. Trzeba wybrać się w nocy tutaj i połowić węgorzy wieczorem. Na trzy czerwone robaki założę na duży haczyk z gruntu, popróbujemy łowić węgorze. Właściciel łowiska, z którym tutaj rozmawiałem, właśnie opowiadał mi o tych węgorzach, że one zjadają się nawzajem tutaj na tym łowisku i musieli mocno dorybić, bo praktycznie nie było tu, było tu zero drobnicy przez te węgorze. Takie one były po prostu tutaj wygłodniałe, takich było dużo. No i są tutaj też karpie 20-kilogramowe, bardzo stare. A i właśnie, teraz się przestraszyłem, bo ogólnie miałem też tutaj takie incydenty, że po prostu miałem stopę sobie, bo tu jest bardzo czyściutka woda. Miałem stopę normalnie i dwa razy zaatakował moją stopę rak. Uszczypnął mnie raz, ale swoją drogą myślałem po prostu, że te raki, one będą jakoś bardzo mocno, kurde, szczypać, bo mają takie szczypce. A tu tylko tak delikatnie, no nie wiem, może słabo złapał. Takie delikatne ukłucie, jak nie wiem, jakby mnie jaszczurka ugryzła. Nie wiem, czy was kiedyś ugryzła jaszczurka, ale mniejsza o to. Tak czy siak, no słuchajcie, trzeba uważać na te raki. Dwa razy mnie zaatakowały, ale mam nadzieję, że nie uszczypną mnie mocniej niż jak było dotychczas, bo dotychczas było fajnie, nie gryzły za mocno. Tutaj jest naprawdę czyściutka woda, pięknie. Już naprawdę dużo zacząłem gadać, za dużo. Zaschło mi w gardle, muszę się napić wody. Zaczynamy rozkładać zestaw, trochę nęcić. 20 metrów od brzegu fiderek i bijemy dzisiaj rekord. Trzymajcie, żeby się udało. 10 kg płoci musimy nałowić. Kupiłem sobie, słuchajcie, bo ostatnio na odcinku, nie wiem jak zareagowaliście na tą małą siatkę moją, ale tym razem mam większą. Nie wiem dlaczego zareagowaliście, bo jeszcze nie zmontowałem tych filmów, nie wstawiłem na YouTube'a. Ogólnie to wakacje łowię, a po prostu we wrześniu wszystkie te filmy będę montował. No, także ta siatka jest dużo większa. Łowimy, nie pierdzielimy głupot. I rzucamy, czekamy. Może dzisiaj płotki będą tak żerowały, że właśnie te 10 kg uda mi się złowić. Wbijamy podpóreczki. Rozrabiamy zalętę. Zakładamy na haczyk kukurydzę i rzucamy wędeczkę. Dokładnie taka jest receptura na złowienie płoci. Teraz trzeba tylko obserwować, czy w opadzie nie zaatakuje jakaś, bo nawet takie brania się zdarzały tutaj. Na pewno pod jednym względem ta miejscówka jest po prostu idealna. Jest tu piękny cień, bo te drzewa mają naprawdę bardzo rozwinięte gałęzie. O, jest kolejne branie. Co jest grane? Czemu się poplątało wszystko? Ryba jest, ale... Chyba jest ryba, ale... Nie no, jest na pewno, tylko coś mi się poplątało na szczytówce. Jak wyjmę rybę z wody, to załatwię.
Albo i nie ma ryby. Nie ma ryby, ale coś mi się poplątało na szczytówce, muszę to załatwić. Zaczęło się w sumie dobrze, bo słuchajcie, są jakieś brania, ale też i śmiesznie, bo kurde, tam przez te korzenie nie mogłem wyciągnąć tej ryby, co brała, a teraz nie mogłem wyciągnąć przez poplątaną szczytówkę. Teraz też chyba było branie. Ale nie napiętą mam plecionkę. Chyba jest ryba w sumie. Nie ma ryby, a już, ale było branie. Cały czas biorą, dobra. Przynajmniej tyle, że nie śpią, tylko biorą. Trzeba by z dobrej myśli. Mam nadzieję, że już mi się nic nie będzie plątało. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jest w końcu płoteczka po tylu latach. Normalnie. Chyba, że się spięła już, ale chyba jest. Powinna być, proszę. Jesteś? Jesteś, ale jaka malutka. Bez jaj. Bez jaj. Ty schanej, Misza? Nie, no dobra, nie jesteś aż taka malutka. Ale wielka też nie. Są tutaj dużo większe. Zresztą widzieliście nas na ostatnim odcinku. No takie branie nie siedzi. Zmieniłem na mniejszy haczyk. No bez jaj. Ajajajajaj. Będzie ciężko z tymi 10 kilogramami, ale nie poddajemy się. Może zaraz zaczną brać jak szalone i trochę bardziej... Znaczy biorą jak szalone cały czas, ale jakby mogły tak pewniej brać. Chociaż to już było piękne branie. Nie wiem, dlaczego tak szczerze się nie udało złowić. Jest! Nawet jej nie poczułem. Dobra. Tylko, że jak takie małe będą brać, to ja nie wiem, ile ich będę musiał złapać. Ja pierdzielę ze 100? Albo więcej. Nie, to jest niemożliwe, że złapał 10 kg. Muszą brać większe. No i jeszcze mi uciekła. A, idź pan. Chyba coś tam siedzi. Tak, jest poteczka jakaś mała. Dzisiaj jakieś takie małe podeszły normalnie. Ta to już w ogóle mikro makro. Ale drobiazgi biorą, coraz mniejsze. Albo robimy challenge, złów najmniejszą płotkę na świecie. Nareszcie jakaś lepsza ryba. Założyłem znowu kukurydzę. Bo na pinkę brały strasznie małe. No i jest fajniejsza ryba. Już taka sympatyczna płoć. Na takich to 10 kg by się zrobiło. Nie no, ale fajna, taka 20. Siedzi, oj. A nie, to jednak nie jest taka duża ryba. Może już spadła i dlatego. Nie no, siedzi. Ale początek naprawdę zacny. No i taka jak poprzednia, 20. Ale nie wierzcie, bo chcecie do siatki. Siedź. Ale opór na samym początku jest przepiękny. Chociaż teraz to jakby nic nie się działo, się ta wędka zachowuje. No, coś się działo, ale puściło. No i taka pociocha, ale naprawdę brania mizerne. Małe szanse, żebym dobił do 10 kilo. Ale może, nie wiem, jakiś strzał wpadną pod koniec i się uda. Zobaczymy. Nie nagrała się, bo mówię, branie bardzo słabe. Nie chcę tutaj karty pamięci zużywać całej. Kukurycka. I bijemy ten 10-kilowy, słuchajcie, rekordzik. Akurat taki sobie wysoki cel ustawiłem, ale taka, tak naprawdę jak złowię tak z 6 kilo płotek, to też będę strasznie zadowolony, bo nigdy jeszcze tyle nie złowiłem. Ale 10 kilo fajnie brzmi, dlatego tak sobie wymyśliłem. Oczywiście to jest praktycznie niemożliwy wynik raczej do zrobienia przez takiego amatora jak ja. Ja jeszcze tutaj nie donęcam w punkt. Także, no jeśli by mi się udało te 10 kilo złowić, to naprawdę by był szok. Dlatego bardzo, bardzo powątpiłam w mój wynik końcowy 10-kilogramowy. No i chyba siedzi jakieś maleństwo. Albo może nawet nie maleństwo takie.
Kurde, no muszę naoliwić ewidentnie ten kołowrotek. Płotunia. Taka. Na wagę. Takie można łowić. Ogólnie to taki sobie też cel między innymi wyznaczyłem, bo słuchajcie, będę już powoli właśnie szykował się do takich zawodów wędkarskich. Trochę już poważniej podejdę do tego łowienia ryb i chcę zobaczyć, jakie wyniki ja umiem osiągnąć właśnie na takich warmińskich warunkach, znaczy no warmińskich, kaszubskich warunkach, gdzie jest tych ryb naprawdę, znaczy tych płoteczek naprawdę sporo. Też wyciągnąć z tego cenne lekcje, nabrać pewne nawyki, jeśli chodzi o fiderka. I może jeszcze tutaj tak już sam popróbuję naprawdę się skupić na tym łowieniu. No, zaklipuję sobie zestaw po łowie. No bo naprawdę chciałbym po prostu wystartować w zawodach już tak na poważnie. Znaczy no, na poważnie. Pierwszy raz w sumie też będę startował w zawodach, więc na poważnie to nie będzie. Byleby nie być ostatni, że tak powiem. Myślę, że to będzie też dobry krok w stronę rozwoju kanału, bo będziemy po prostu nabierać doświadczenia już tak pod kątem bardziej profesjonalnym. No ale to musi wszystko dobrze ze sobą, wiecie, pasować. Dobra, w każdym razie no, chciałem was tylko poinformować, że ten challenge możecie traktować troszeczkę jako też takie treningi przed zawodami. Bo już dużo myślałem o tym, żeby kiedyś wystartować w zawodach wędkarskich. No ale teraz to jest idealny moment. Patrzcie, jakie są brania w opadzie na kukurydze. Siedzi płotunia. Ta już chyba trochę większa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Też taka wagowo... Ła! Fajna. Ale tylko głęboko połknęła, ale mam ze sobą szczypce, także zaraz ją odhaczymy. Chyba coś siedzi, jakaś malutka płotka. Jest. No to teraz czas, żebym wam powiedział mniej więcej, co się zmieniło od tego, jak zacząłem łowić, a jak teraz łowię. Więc tak, teraz mam dłuższy przypon, mniejszy haczyk, łowię tylko na kukurydzę, zmieniałem w trakcie jeszcze, żeby łowić na pink, łowiłem na pinkę, ale oczywiście na pinkę było dużo więcej brań znacznie, ale ryb dużo mniej też zaciętych. Na początku mi się zdawało, że lepiej tam na tą pinkę zacinać, bo nawet te mniejsze ryby, bo głębiej połykają, ale to guzik prawda, jak się okazywało, to tylko tak pierwsze ryby się udawało łowić fajnie, a później na pinkę wciąć w opadzie, jak ta przynęta opadała, jeszcze koszyczek nie dochodził do dna, to po prostu było coś niemożliwego. A teraz branie na kukurydzę? W każdym bądź razie jest trochę zmian. Myślę, że wyszło mi to na lepsze, że to sobie zmieniłem wszystko, bo i brania teraz... Dobra, zacinamy. Siedzi ryba. Chyba. Siedzi. I to nie jest najmniejsza płoć, taka wagowo będzie fajna. O, idzie tak fajnie teraz. No, może być fajna. Fajna jest, no. Fajna. Płotunia. Taka 20 centów. A dzisiaj nie ma jakichś gigantów, ale są po prostu płotki średnie i płotki małe. Takie się dzisiaj łowią. No, także jest szansa, że chociaż te 8 kilo zrobię, może 6. Ale 10, no ciężko będzie. Fajnie biorą, kurde, u siebie nie mam łowisk takich, żeby połowić tych płotek. A tutaj jest ich od czorta. Dobra, kończymy gadać, bo naprawdę ten odcinek polega w dużej mierze na gadaniu. Owszem, daję jakieś cenne wnioski może, ale na pewno gadam też sporo bzdur. Więc... Może już teraz w ciszy po prostu będę ciągnął te płotki jedna za drugą, a pod koniec zobaczymy, ile tych płoteczek w siatce będzie. Czy to takie moje wymarzone 10 kilo, czy jednak 6, czy jednak w ogóle dużo, dużo mniej. Przekonajmy się sami. Na pewno pół kilograma będziemy musieli odjąć, bo siatka pewnie tyle sama waży, jak będziemy ważyć te płoteczki. Ja patrzę, czy rak mi nie zjada stopy. No i łowimy, bez gadania. Perfect.
Powoli zbliża się zachód słońca, więc czas kończyć. Jeszcze jestem tutaj tydzień na tym jeziorze kaszubskim, a więc będziemy starać się łowić tutaj kolejne gatunki. Myślę, że na pewno obkrążę całe jezioro ze spinningiem. Myślę, że na pewno będzie wieczór z węgorzami, albo i nawet cała nocka, zależy ile łapek w górę zostawicie pod filmikami. I tutaj kaczka się śmieje ze mnie, ale też pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, żeby zostawiać łapki i subskrypcje na moim kanale, gdyż motywujecie mnie do tego, żeby te filmy były jeszcze lepsze, żeby po prostu robić te filmy. No i trzymajcie się i oczekujcie kolejnych odcinków z tego pięknego jeziora, jakże rybnego.